Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Proszę Państwa, tak jak widzieli Państwo tutaj na scenie tygodnik Przekrój, to było nie tylko czasopismo przeznaczone do poczytania sobie i do miłego spędzenia czasu, ale jak to Państwo zobaczą, też przeczytają we wspaniałej książce Mariusza Urbanka, to był pewien projekt cywilizacyjny, który powstał w skrajnie niekorzystnej sytuacji. I jeżeli moglibyśmy od tego zacząć, to ja bym chciał zapytać Mariusza Urbanka właśnie o Przekrój jako ten projekt. Na ile ten projekt był udany, to znaczy na ile Marianowi Eilemu i jego współpracownikom, między innymi właśnie Janinie Lipochorskiej, o której dowiedziałam się właśnie też z tej książki, że była nie tylko współpracownicą Mariana Eilego, ale odegrała rolę także w jego życiu prywatnym. I chciałbym się zapytać właśnie, na ile ten projekt się powiódł, to znaczy na ile on był skuteczny, czy Marianowi Eilemu udało się przeprowadzić nas przez to Morze Czerwone i potem przez pustynię komuny. Już zaraz odpowiadam na pytanie, bo jeśli nie zapomnę. Przyniosłem takie pomoce, to jest bo demokratyczny savoir-vivre oprócz rubryki w Przekroju miał też wydania książkowe. To się ukazało chyba co najmniej w trzech tomach, te demokratyczne savoir-vivre pod tytułem Grzeczność na co dzień, tak jak nosi, jak zatytułowany jest ten tom. Iskry czy czytelnik? Iskry. Miało też wersję dla nastolatków. Nazywało się to savoir-vivre dla nastolatków. Tego niestety nie znalazłem na swoich półkach, aczkolwiek ja w swojej młodości, kiedy miałem lat mniej więcej tyle, ile aktorzy, to się nad tym savoir-vivre dla nastolatków zaczytywałem, bo tam można było przeczytać porady w rodzaju do młodych chłopaków. Pamiętaj, że dziewczyna na spotkaniu z tobą umyła się mydełkiem for you. Włosy umyłasz w szamponie brzozy, chyba brzozowym, albo jakimś tak innym. Wyprasowała specjalnie na twoją cześć najlepszą sukienkę, w której dotąd chodziła tylko do kościoła. Więc postaraj się, żeby przy niej nie pluć na chodnik. Było też oczywiście o rękach w kieszeni. I pamiętaj, że kiedy zaprosisz ją na lody albo na jakieś ciastko i kelnerka przyniesie nierówne porcje, nie rzucaj się, broń Boże, na te większe. Tak, to tyle wspomnień z dzieciństwa. A odpowiadając... Marian Eile chciał, sam o tym mówił swoim współpracownikom, ci współpracownicy, z którymi zdążyłem jeszcze porozmawiać, mówili o tym mnie. Miał misję wychowania, podniesienia nowej, tworzącej się inteligencji, tak tej grupie ludzi, którą nazywano wtedy inteligencją z awansu społecznego, inteligencją pracującą. No, nie jest przynajmniej dla starszych osób tajemnicą. Polska inteligencja II Rzeczpospolitej została, mówiąc najkrócej, mocno przetrzebiona. Część została wymordowana, część przez jednych albo drugich
okupantów, część pozostała za granicą. W Polsce została pewna płytka warstwa i trochę ludzi, którzy aspirowali. Tym ludziom Marian Eile chciał pomóc w tym awansie, zarówno tym, co w przekroju było publikowane, czyli pokazując, że kultura nie ma tylko jednej twarzy, a zwłaszcza nie ma gęby sowieckiej, że kultura ma, jest wielobarwna, jest tworzona na całym świecie i to, że akurat jest ograniczony do niej dostęp, to czytając przekrój można chociaż w niewielkim stopniu ominąć. Więc to było jego celem, to było jego misją. Demokratyczny Savoir Vivre w tym pomagał, bo tu oczywiście w znakomicie dobranych przykładach z tej rubryki były pytania, które wydawałoby się dzisiaj całkowicie oczywiste, banalne, właściwie niewyobrażalne, że można je zadać. Czy firanka powinna być wieszana tym zadrukiem, czyli tą częścią ładniejszą, do środka pokoju, czy powinna być wieszana na zewnątrz, żeby sąsiedzi przechodzący obok widzieli, jak ta firanka wygląda. I takie rzeczy, o takie rzeczy ludzie pytali Janinę Pochorską, czyli Jana Kamyczka. To było w tym podnoszeniu Polaków, którzy zostali w Polsce, to było rzeczą podstawową, najważniejszą, albo przynajmniej równie ważną, jak to, co było treścią przekroju. I mam wrażenie, że to się, znaczy mam pewność, że to się udało, mimo tego, że przecież przekrój startował w czasach fatalnych, startował w czasach bezpośrednio po wojnie, kiedy w Polsce... Dziękujemy. Myślę, że pan. No my tak. Żeby kobieta ci podawała. Przecież to odpowiedź Angeli Pochorskiej brzmiałaby tak, że kiedy kobieta podaje nam do stołu i wydaje nam się, czy może nam się wydawać, że jest to jednak niewłaściwe, staramy się uratować sytuację, przyjmując z uśmiechem, wdziękiem. Tak, to właśnie to ja ci naleję. Ty mów, a ja ci naleję. Chciałem, żebyśmy sobie nalewali wzajemnie, ale to znaczy więcej szkód by z tego powstało niż dobre. To kolejny spektakl. Tak. No, powiedziałem, że Marianowi Eilemu, całej grupie przekroju, ta misja cywilizacyjna, także za pośrednictwem demokratycznego Savoir Vivre się udała, bo przekrój odniósł największy sukces w najcięższych czasach, czyli po roku 1945, kiedy Polsce narzucono ustrój komunistyczny, kiedy trwała w istocie wojna domowa przez parę lat, kiedy propaganda była bardzo brutalna, atakująca kościół, atakująca podziemie, atakująca emigrację, wszystkich tych naczelnych wrogów Polski Ludowej. I przekrój też, niestety trzeba powiedzieć, brał udział w tym froncie propagandowym. Na łamach przekroju też takie rzeczy się ukazywały. A mimo to ludzie, to w tym czasie nakład urósł od 40-50 tysięcy chyba, w jakim ukazał się pierwszy numer przekroju, do nakładu półmilionowego. Czyli ludzie, wiedząc, co się w przekroju ukazuje, tego obrzydliwego, mieli świadomość, że to jest cena, którą płaci redakcja i którą płacą oni, ten przekrój biorąc do rąk, za to, że są tam na kolejnych stronach właśnie mądre i dowcipne porady Janiny Pochorskiej. Są tam teksty Franza Kafki, jest tam malarstwo Pabla Picassa i wiele, wiele innych rzeczy, które w innych gazetach mieli też tą toporną, chamską, rzeźbioną siekierą, propagandę marksistowską i nie mieli tego dodatku, czy też tej ważniejszej rzeczy, bo Eile uważał, że w
pierwsze trzy strony to są dla partii i dla władzy, a prawdziwy przekrój zaczyna się od czwartej strony. Jeśli Państwo pozwolą, jeśli pozwolisz, chciałem kilka słów o Tobie, zanim przejdziemy do książki, bo Mariusz Urbanek, dziennikarz, publicysta, bajkopisarz, a zaczęło się od pisania dla swoich dzieci. Tak. Tak jest prościej, zamiast szukać bajek dla dzieci, napisać im po prostu. No nie trzeba płacić za te książki. I można mieć pewność, że to będą dobre bajki. I jesteś pewnym fenomenem, dlatego że są egzemplarze twoich wcześniejszych książek, choć nie wszystkich, ale stało się coś takiego, że jeśli Mariusz Urbanek sięga po jakąś postać albo po jakieś zjawisko, to już jest gwarancja, że będzie dobrze, że będzie dobrze opisane. Dlatego, że wiele osób sięgało po życiorysy Broniewskiego, Wieniawy Długoszowskiego, ale nikt nie wypracował sobie właśnie chyba Wieniawą i tymi wczesnymi twoimi biografiami, ale takimi rozszerzonymi biografiami. Dlatego, że Mariusz Urbanek, ja go podziwiam za jedno, jak się patrzy, ile źródeł ulega ci, znaczy, jakie źródła odnajduje i jak potem zrobić, żeby z tego wyszła książka, a nie trzy tomy, prawda? Więc to jest ta sztuka, tu dziennikarstwo działa, prawda? Sztuka wyłowienia samej esencji. Mało tego, ciebie w tym nie ma jako przewodnika, jesteś zawsze gdzieś na drugim planie, natomiast wprowadzasz w klimat czasów bohatera. I bardzo ciekawe zjawisko. Gdyby sprawdzić rozpoznawalność tytułu, logo, nazwy, przekrój, no to pewnie by oscylowało wokół, nie wiem, 70%, prawda? Ale gdyby sprawdzić rozpoznawalność nazwiska Marian Eile, byłaby to śladowa. Oczywiście w Krakowie wyższa, w Warszawie nie, w pokoleniu starszym ten. A mimo to tytuł, i się dajesz na książkę o Marianie Eile, mimo że nie tak dawno wyszła inna, ale została gdzieś w cieniu twoim, a piszesz o czymś, co było fenomenem Krakowa tamtego, przekroju, fenomenem, który wywołał Marian Eile. Jednocześnie przybliżasz nam całą historię, odkrywając klucz właśnie do Eilego i do pewnych zjawisk, bo sam się przyznam, nie wiedziałem o tym, że Marian Eile przed wojną, można powiedzieć, terminował u największego redaktora naczelnego, czyli Mieczysława Grydzewskiego, w wiadomościach literackich, które dyktowały gusta literackie. To nie na darmo mój ojciec, cytując swojego mentora, czyli Karola Iżykowskiego, który podczas okupacji mówił: słuchajcie, dla piszących wspaniały czas, możecie robić co chcecie, nie ma wiadomości literackich. Więc I okazuje się, że Eile jako młody człowiek trafia do wiadomości literackich, gdzie prowadzi coś, co jest początkiem przekroju w zasadzie. Te zagadki pana Grypsa, tak? Quizy pana Grypsa, rubryka, która także staje się szalenie popularna, a nagrody mają gigantyczną wartość. Rejs statkiem wokół świata prawie, że to wszystko jest w książce Mariusza Urbanka, w związku z tym jako pretekstu na tytuł jest o Eile, który może spowodować, że parę osób zawaha się, czy sięgnąć po twoją książkę, no bo Eile. A nagle się okazuje, że opisujesz fenomen przekroju, fenomen Krakowa powojennego, niezburzonego Krakowa, w którym pojawiają się rozbitkowie, wracający z lasu, z oflagów, ze zburzonej Warszawy, nie znalazłszy tam swojego mieszkania ani żadnego innego sensowego zajęcia. I ten Kraków, który ma inny nastrój,
chociażby dowcipy, chyba przeczytamy fragment później, chociażby dowcipy, jakie członkowie redakcji robili nie tylko sobie, ale publicznie. To są młodzi ludzie. Tak, owszem. Owszem, ale po prostu poczucie humoru, które odradza się po wojnie w niezburzonym Krakowie. Także twoja książka o przekroju i drugi tytuł, który szczęśliwie funkcjonuje, czyli Tygodnik Powszechny. To jest też fenomen. Fenomen tamtych czasów i fenomen Krakowa. I to wszystko jest w tej książce. W związku z tym, jeśli Mariusz Urbanek sięgnie po nowy temat, to zapewne już ma w zanadrzu, to można sięgać po tę książkę absolutnie spokojnie. A przykładem było to, o czym mówiłeś wczoraj na spotkaniu w Lubyczy, czyli twoja książka Genialni o lwowskiej szkole matematycznej. I nagle już wiele razy przypominaliśmy, jak zastanawiałeś się z wydawcą, z Wiesławem Buchańskim. Tu mamy dwóch autorów lińskich, prawda? Jak zastanawiali... Właściwie to trzech, prawda? Jak zastanawiali się, kto sięgnie po książkę znakomicie napisaną o genialnych polskich matematykach ze Lwowa. Lwowska Szkoła Matematyczna. Czy to kogoś zainteresuje? Nie chcę wchodzić w meandry ten, ile książek się sprzedało, 60 tysięcy. Matematyków się sprzedało już tak, to już dobrze, ponad 60 tysięcy poszło. To jest fenomenem w naszych czasach, bo okazuje się, a pierwotnie ktoś radził, że 2,5 tysiąca to jest góra. To szczerze mówiąc, to ja w to nie uwierzyłem, to uwierzył wydawca. Tłumaczyłem Wiesławowi Uchańskiemu, przecież po pierwsze Polacy się boją matematyki, a poza tym w Polsce się mówi, że jak ktoś jest głąbem skończonym z matematyki, to mówi się, no, to na pewno humanista. Jak ktoś jest głąbem z polskiego, to jakoś się nie mówi matematyk. Więc mówię, to matematyka w tytule może... Ścisły umysł. Tak, może widać przestraszyć nam czytelników. Prezes Uchański wykazał się nosem, naprawdę, i powiedział, że drukujemy nakładu wyjściowego 10 tysięcy egzemplarzy, to dla Państwa wiadomości, to jest ogromny. Dzisiaj średni, przeciętny nakład sprzedawanej książki w Polsce to są 2000 egzemplarzy całego nakładu i tu się kończy. A on na dzień dobry wypuścił 10 tysięcy i ja byłem małej wiary i mówiłem, że ale jest pan, kto to kupi? A potem powiedział, to dobra, to są twoje pieniądze, to sobie ty w końcu stracisz, nie ja. No i potem się sukces był, to książka się ukazała w październiku, do grudnia, czy do choinki miała 6 do druków. No. Ale teraz po tym, przepraszam, po tym wszystkim, co, od czego Jerzy zaczął, to chciałem zadać pytanie redakcji. Droga redakcjo, pewnego dnia znalazłem się w sytuacji, kiedy byłem chwalony ponad miarę, ponad zasługi i ponad oczekiwania. Jak się w takim momencie zachować? Szanowny panie, odpowiada redakcja, jeżeli rzeczywiście zdarzyło się panu, że był pan w sytuacji, kiedy chwalono pana, być może za jakieś zasługi, ale pana zdaniem w sposób przesadzony, w sposób, na który pan nie zasługuje, to wyjścia są pierwsze. Należy umrzeć, żeby już niczego nie zepsuć i ta opinia została na zawsze. A gdyby nie był pan gotów na to wyrzeczenie, to drugim rozwiązaniem jest spłonąć rumieńcem, co mam nadzieję było na mojej twarzy widać. Jak przyszedłeś do Wiesława Łukańskiego, czyli prezesa, wskrzesiciela podobnego i właściciela Iskier dzisiaj, z pomysłem o Marianie Eiler? No to też zapytał takie prawo wydawcy, które, jak mówiłem, przecież angażuje własne pieniądze. Jaka jest wartość marketingowa tego nazwiska? I uczciwie musiałem mu powiedzieć, że wartość marketingowa nazwiska jest mocno przeciętna. To o czym powiedział Jerzy. Ja też, kiedy na spotkaniach autorskich pytano mnie, to sakramentalne pytanie na końcu każdego spotkania, nad czym pan teraz pracuje?
najbardziej oczywiście znienawidzony przez autorów, bo człowiek wydał... Chaplin nad sobą. Tak, wydał coś nowego, cieszy się tym, normalnie tu pytają, a co dalej? No więc kiedy przyznawałem, że Aile, widziałem pustkę w oczach większości odbiorców. Aile to jest człowiek, który stworzył legendę przekroju i przekrój w jego najlepszych czasach. Który mówi, a przekrój, świetnie, bardzo dobry pomysł, trzeba to robić. No i jest Aile w tytule, ale oczywiście jest też w tytule przekrój. Poczekajcie, ja przegapiłem czy zapomniałem, a kto wymyślił tytuł przekrój? Pewnie Aile. Bo ty dotarłeś do wszystkiego. Tak. Wymyślił Aile, przynajmniej przyznawał się do wymyślenia tego tytułu. Potem, to już powiedział, kiedy nie był redaktorem naczelnym przekroju, że też dowiedział się o tym później. W Niemczech ukazywało się jakieś pismo, które oczywiście w języku naszych zachodnich przyjaciół też nazywało się przekrój. Ale on o tym nie wiedział. Także myślę, że tak, że tutaj miał rację, przekrój. Rzeczy genialne rzeczy są oczywiste czasem. No, przekrój tygodnia, przekrój wydarzeń. Wydaje się, że to jest nazwa, która się sama narzuca. No ale trzeba na nią wpaść. Ja mam pytanie o Mariana Ailego jako o osobę, bo tutaj dla pana Jerzego Kisielskiego to nie była żadna tajemnica, bo pan znał Mariana Ailego, ale dla... Wprawdzie byłem trochę za mały, ale pamiętam. No, ale pamiętam. Ale pewnie też nasłuchał się pan, prawda? Mówiłeś do niego dziadku czy wujku? Nie wypadało. Miałem respekt. Jeśli kiedy państwo zaczną sobie czytać książkę Mariusza Urbanka, to zobaczą tam portret niezwykłego człowieka ze względu też na jego osobowość, bo Marian Aile był raczej takim człowiekiem niedbającym o formę w życiu codziennym, prawda? Nie był to arbiter elegantiarum, zarówno jeśli chodzi o sposób ubierania się, zachowania czy prowadzenia relacji międzyludzkich. Natomiast on stworzył, to jest taki paradoks, że taki człowiek, który potrafił przez wiele lat chodzić po redakcji w bardzo znoszonych kapciach i podejrzewam, że też potrafił przyjść do pracy w dwóch różnych skarpetkach, stworzył pismo, które stało się takim jakby wzorcem, no nie tylko pisma kulturalnego, takiego społeczno-kulturalnego, ale też popularnego w Polsce, ale w całej wschodniej Europie i nie tylko we wschodniej Europie. Nie wiem, czy państwo pamiętają film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, tam główny bohater, dyrektor Krzakowski na raucie w ambasadzie chce poderwać pewną panienkę i mówi: mam u siebie w pokoju najnowsze numery przekroju. I to jest, ale chyba tak rzeczywiście było, prawda? To znaczy najnowsze numery przekroju, półmilionowego pisma. Proszę państwa, dzisiaj w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to jest pół miliona. Żadna gazeta polska nie ma podobnego nakładu. Czyli to jest pismo, które jest wszędzie, bo skoro to jest pół miliona nakładu, no to jest cztery razy więcej czytelników, prawda? Czyli 2 miliony czytelników. I wielu ludzi ma ten przekrój, a tego przekroju wciąż brakuje. I rzeczywiście można namówić dziewczynę albo chłopaka na wizytę w pokoju, prawda? Bo są te numery przekroju, których nie można jakby przegapić. I chciałem zapytać właśnie o ten paradoks. Taki ten paradoks, że człowiek, który na co dzień właśnie jest taki troszkę nawet życiowo nieporadny, prawda? Tworzy tak wspaniałą instytucję.
No cóż, dzisiaj to jak ktoś nosi dwie różne skarpetki, dwa różne buty... To tak mu podpowiedział stylista. Nie, tak, to jest, to się mówi, że on jest hipsterem, albo wyznacza trendseterem. Jak jeszcze, kim jeszcze jest? Influencerem, no, wszystkim jest. A Ayle był zwyczajnym abnegatem. I to było w tym ogromny paradoks w tej postaci, bo był z kolei w redagowaniu pisma był skrajnym pedantem. On przez 20 parę lat codziennie przez kilkanaście godzin siedział w redakcji i cyzelował pismo. Każda kropka, każdy przecinek, każdy rysuneczek, każdy ornament graficzny, wszystko musiało być zaakceptowane przez niego, co było szalenie trudne, a od pewnego momentu niemożliwe. Bo to, on był właśnie ze szkoły Mieczysława Grydzewskiego, który był redaktorem Wiadomości Literackich przed wojną. I to Grydzewski był też człowiekiem, jakby to ładnie, nieładnie powiedzieć, redaktorem totalnym. Taki, który musiał mieć wpływ na wszystko, co się w gazecie ukazuje. I najbardziej cierpiał, kiedy wyjeżdżał na 2 tygodnie, 3 tygodnie na urlop do Paryża. I zostawiał gazetę zredagowaną od deski do deski, ale no, mógł akurat ktoś dostać Nobla w czasie jego nieobecności, więc wiadomo było, że to się wtedy w tygodniku powinno ukazać. Tylko Grydzewskiemu było łatwiej, bo Wiadomości Literackie miały co prawda większe strony, ale składały się z 8-12 artykułów długich, sążnistych, takich blach. Mógł nad tym zapanować. Ayle miał już do 16 stron, 24 strony, czasem 48 stron. Tego już nie był w stanie sam robić. No wtedy miał Janinę Pochorską, do której miał zaufanie, która odbierała i nadawała na tych samych falach, co Marian Ayle. I więc dzielił się z nią tą odpowiedzialnością i tą pracą, ale i tak myślę, że on, jego marzeniem spełnionym była możliwość powiedzenia przekrój to ja. To było najważniejsze dzieło jego życia, ważniejsze niż on sam, bo naprawdę na palcach, nie wiem, obu rąk można policzyć, nie uwzględniając oczywiście stopki redakcyjnej, gdzie tam stało redaktor naczelny, redaguje Marian Ayle z zespołem. W numerach nazwisko Mariana Aylego praktycznie rzecz biorąc się nie pojawiało. Używał pseudonimów najrozmaitszych od i to zwykle wymyślonych, bardzo absurdalnych. To był Bracia Rojek, Salami Kożerski, no oczywiście pies Fafik, czyli to, który wygłaszał rozmaite złote myśli, bo motyna była na przekroju. To był terier Ostrołosy. Tak. Rasy prawie terier. A wracając jeszcze do tego, że Ayle był trochę abnegat, bo warto przypomnieć, że wprawdzie miał za sobą studia prawnicze i to skończone, ale był grafikiem, był scenografem, był plastykiem. W związku z tym przyzwyczajonym do pracy w pracowni, gdzie niekoniecznie się dba o wygląd zewnętrzny, a w związku z tym, że przekroju spędzał większość doby każdej, no więc tak to mam to pewnie jako swoją pracownię. Tym bardziej, że to tak wyglądało. Ulica, która się nazywała Manifestu Lipcowego, przed wojną nazywała się Piłsudskiego, teraz jest z powrotem Piłsudskiego. I tam drukarnia, a na górze mieszkania. Także między drukarnią a mieszkaniami to była kwestia kilku pięter. W tych mieszkaniach kątem znajdowali się ludzie. Tak trafił tam mój ojciec z mamą po powstaniu warszawskim, po końcu wojny. Ojciec zaczął jako korektor w przekroju. Potem nawet... A właśnie, dlaczego ja ci nie dałem listu, który mój ojciec napisał do Jerzego Waldorfa? Bo tam był dobry opis redakcji. To jest taka redakcja, w zasadzie robi wrażenie, jakby nikt nic nie robił, a wychodzi ciekawe pismo i że koniecznie przyjeżdżaj tutaj. I tak Jerzy Waldorf trafił do Krakowa. A za jego sprawą potem
Mieczysław Jankowski, jego przyjaciel, jechał do Warszawy, żeby ściągnąć Irenę Kwiatkowską, bo wtedy powstawał kabaret Siedem Kotów, a na bieżąco pisał do kabaretu Ildefons Gałczyński i do przekroju, i do kabaretu, tak powstała Hermenegilda Kociupińska i szereg innych postaci. Cały ten klimat tamtych czasów. I rzeczywiście nikt nie ma wątpliwości, że to Ajle jest czołową postacią. A wracając jeszcze do tego, o czym ty powiedziałeś, że na przykład publikowanie rysunków Picassa to była nieustająca próba z władzami, dlatego i z władzami, i to jest wtłucie w książce, że Ajle powiedział, że balansował między czym a czym, między partią a kościołem, zdaje się w tym stylu, bo wystarczy przypomnieć, przekrój publikował Picassa, a kiedy Tygodnik Powszechny chciał publikować Picassa na pierwszej stronie, to najpierw się zbuntowała cenzura. Ale kiedy przypomniano, że to on był w Polsce, prawda, kongres pokoju i tak dalej, cenzura puściła, a książę kardynał Sapieha, recenzując w jakiejś rozmowie z redakcją Tygodnika, powiedział, ale to, co opublikowaliście ostatnim razem na pierwszej stronie, to zupełna bolszewia. W związku z tym, patrząc na to samo, można widzieć różne zjawiska. Od czego zacząłeś? Jak dotarłeś do wnętrza Tygodnika, które tak barwnie opowiadasz, bo czujemy klimat Krakowa, czujemy klimat redakcji przekrojów? Klimat Krakowa, to żeby to jeszcze nawiązać do tego abnegactwa Mariana Ajlego, najbardziej cierpiała sekretarka redakcji, pani Marka Ziemiańska, która była panną z dobrego krakowskiego mieszczańskiego domu, w którym nie do pomyślenia było, żeby osoba na stanowisku redaktora naczelnego, a w Krakowie to coś znaczyło. Zresztą w ogóle mówiło się, że w Krakowie są wyłącznie 3 stanowiska, które można zajmować. Nie mówię, to jest biskup krakowski, to jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i to jest redaktor naczelny przekroju. No i Marka Ziemiańska, widząc tego Ajlego w tych sztruksowych portkach z wypychanymi kolanami, w tych koszuli z wypalonymi papierosem dziurami, bo on palił jak elektrociepłownia przez całe życie, i w tych przydeptanych kapciach to strasznie cierpiała. Jak tylko wyjeżdżał na urlop, to te kapcie wyrzucała do kosza i potem mówiła, że pani Wicia, sprzątaczka, nie wiedziała, że nie wolno wyrzucać tych kapci. No może i tak nie wyrzuciła. Mogła nawet nie wiedzieć, że to są kapcie, prawda? Bo one były w takim stanie. No a ja do przekroju, wchodziłem jeszcze w domu moich rodziców. I to nie był już przekrój Ajlego, bo to ja zaczynałem zaglądać do przekroju pod koniec lat 70., kiedy mnie jako nastolatka rodzice wysyłali do kiosku, gdzie przekrój był odkładany do teczki. Trzeba było najpierw lekko skorumpować panią kioskarkę, dostarczając jej kawę albo dostarczając jej czekoladę, i ona wtedy zakładała teczkę. Na tej teczce na okładce były napisane tytuły, którymi osoba korumpująca jest zainteresowana. I kiedy te gazety przychodziły do kiosku, no to ona te teczki odkładała i można je sobie było wtedy odebrać. Oczywiście kawa kiedyś się kończyła, podobnie jak czekolada, więc proces korupcji trzeba było systematycznie odnawiać. I wtedy przekrój czytałem i nie będę mówił, że zaczynałem lekturę od opowiadań Franza Kafki, bo to byłaby nieprawda. Zaczynałem od wiersza Ludwika Jerzego Kerna i od demokratycznego savoir-vivre, bo to tam było szalenie dużo ciekawych rzeczy. Pamiętam jedną, to się musiało odbić w iluś listach protestujących do redakcji, bo w następnym numerze Janina Lipuchowska się z tego tłumaczyła, bo w jednym liście ktoś poprosił o wytłumaczenie zasad, kto komu pierwszy się kłania, kto komu powinien być pierwszy przedstawiany,
Więc ona, ty mówisz, tak? Przedstawiamy najpierw, przedstawiamy młodszego starszemu, ale z drugiej strony to starszy wyciąga rękę, jeśli ma życzenie do młodszego, nie młody mu funduje grabę i kłania się mężczyzna kobiecie, właśnie ten młodszy starszemu, i tutaj sobie zażartowała i bezpartyjny partyjnemu. No i wybuchła wojna, poszły listy protestacyjne. Co to ma być? Dlaczego bezpartyjny ma się kłaniać partyjnemu? I ona biedna się musiała w kolejnej rundzie tłumaczyć, że to był jednak żart. Był pewien poziom zrozumiałości żartu. Ona miała niesamowite poczucie humoru i niesamowitą ironię, której czytelnicy, niektórzy czytelnicy mogli po prostu nie wyczuwać. Natomiast no też chyba trudno jest czytać tak zupełnie dosłownie jej porady, prawda? To mieliśmy przykład tego, tak. No przecież to wszystko, co Państwo nam odtwarzali tutaj, no to było już na pewnym poziomie żartu, czasem absurdu, co no, ale koleżanka odkrywająca Janina Pochorską świetnie tak, oddała. Powiało tamtymi czasami, też suknie i spódnice w grochy i ten sposób noszenia się i bikiniarskie podejście mężczyzn do tego. No, moda w przekroju Barbara Hof. Czy jest wszystko? Jest wszystko, to jest, no można powiedzieć, kompletny taki, można powiedzieć, taki model cywilizacyjny, bo tam jest i znakomita literatura, i znakomite malarstwo, i pisze się o muzyce, ale pisze się także o tym, czego pewnie Grydzewski by nie chciał widzieć w swoich wiadomościach, prawda? Czyli na przykład o modzie, o samochodzie jako pewnym też takim nowym urządzeniu, które się w życiu Polaków pokazuje, no bo tutaj też pamiętajmy, że my patrzymy na ten PRL jako coś takiego siermiężnego, ale ten PRL miał też swoje postępy, prawda? W 1939 roku, proszę Państwa, w całej Polsce było zarejestrowanych 40 tysięcy samochodów i motocykli łącznie z wojskowymi. Prawda? To pewnie podejrzewam, że dzisiaj w Wołominie jest 4 razy więcej. Prywatne samochody zaczynają się pojawiać tak na dobrą sprawę w PRL-u, prawda? I tutaj Marian Eile, który sam prywatnie jest miłośnikiem motoryzacji, no, nie wyobrażam sobie życia bez auta. Tak, zaczyna, no po prostu w przekroju pojawia się rubryka dla ludzi, którzy mają samochody, ale też pisze się o samochodach jako po prostu o czymś, o jakimś ważnym, istotnym elemencie współczesnego świata, prawda? Mimo że palił jak smok, zdaje sobie sprawę z tego, że jednak palenie w każdej sytuacji nie jest wskazane i wprowadza tę legendarną rubrykę Fajka mniej szkodzi, prawda? Która zachęcała palaczy przynajmniej do ograniczenia palenia czy do zmiany modelu. A ile pisze o modzie, a ile pisze o szachach, skoro się gra w szachy, to znaczy a ile przekrój. O szachach, o brydżu, są rubryki filatelistyczne, są oczywiście rozkoszy łamania głowy i jest właściwie wszystko to, co człowiek aspirujący właśnie wtedy do miana człowieka kulturalnego, wszystko to, czego on potrzebuje. Zresztą, I sztuka radzenia sobie z rzeczywistością, bo to, o czym wspomniałeś, tak, że kiedy już trzeba pod presją góry, RSW prasa i tak dalej, zająć stanowisko, wiadomo jakie, to robi się to pod pseudonimem. Jest to postać, którą zresztą tropią służby, żeby się dowiedzieć, kto pisze te prawomyślne teksty i tak dalej. I tu wszedłem słowo, przepraszam. Pytanie do ciebie, bo oczywiście mówisz o tym, kiedy już za twojego życia świadomego, a zacząłeś czytać wcześniej, ulegasz przekrojowi, a czy wchodząc w historię wcześniejsze przekrojowe, czy ta cena, którą przekrój płacił
była wysoka, czy nie? Płacił, żeby istnieć, żeby tak. wychodzić, żeby móc zwiększać nakład. Jeden z rozdziałów tej książki zatytułowałem słowami Mariana Ejlego: przecież ja redaguję gazetkę więzienną. To był już taki przejaw rzeczywiście ogromnej frustracji, kiedy się okazało, że tych nacisków jest tak dużo, że, no, że ciężko to wytrzymać. Ale no, wytrzymał przez 20 kilka lat z tą świadomością, że te ceny warto płacić. I to, o czym mówiłem na samym początku tego spotkania, myślę, że szalenie istotne było dla niego także to, że największy sukces Przekroju to były te najciemniejsze lata stalinizmu, kiedy w Przekroju ukazywały się rzeczy, o których współpracownik Mariana Ejlego, autor książki o Przekroju, czyli Andrzej Klominek, napisał, że mieli nadzieję, że czytelnicy nie tylko wybaczą, ale zapomną o tych artykułach. I czytelnicy rzeczywiście musieli wybaczać, więc to się działo. No, on ukuł sobie takie usprawiedliwienie, taką zasadę pozwalającą mu jakoś płynąć przez te czasy PRL-owskie, że te strony, które nazywał reklamowymi, to jest warunek istnienia pisma. I mówił tak, że no, nawet w Ameryce, jak się chce wydawać pismo z ambicjami, typu New Yorker na przykład, to trzeba tam drukować reklamy Coca-Coli, opon, bielizny, co przy tych intelektualnych treściach zawartych na sąsiednich stronach być może pasuje średnio, ale trzeba, bo to daje pieniądze. No więc on nie może drukować reklam Coca-Coli w socjalnej Polsce, więc drukuje jako reklamę zdjęcie Stalina, zdjęcie Bieruta, czy jakiś obrzydliwy tekst. I to pozwala mu robić obok już inną gazetę. Wytrzymywał długo. Myślę, że to, że Przekrój się okazał sukcesem, no, pozwoliło wydłużyć rzeczywiście ten okres, bo gdyby nie odpowiedź, życzliwa odpowiedź czytelników, pewnie by zrezygnował wcześniej. I to wszystko jest w książce Mariusza i co najważniejsze, kalendarium życia Mariana Ejlego, no, a poza tym indeks nazwisk. Już kiedyś Wiesława Łukańskiego od czci i wiary odsądzano za brak indeksu nazwisk. Czasem ze względów oszczędnościowych w wielu książkach brakuje. Natomiast, ale też w wielu książkach ten indeks nie jest taki potrzebny, ale w tej jest niezbędny. A tutaj jest szalenie cenne i ważne, zwłaszcza, że no, fenomen Przekroju to żyjący autorzy, którzy na bieżąco piszą do Przekroju albo w odcinkach. No więc znalazłem, wyszła bardzo ciekawa książka pod tytułem Akwarium, historia Związku Literatów. I tam powtarza się raz Ejle z kolei w indeksie, kiedy mówi się o dramatycznej sytuacji Jerzego Szaniawskiego. To zupełnie paradoks, to opowiadane dzisiaj brzmi jak w związku z tym, że oddają mu kawałek majątku przedwojennego nad Zegrzynku, nad późniejszym Zalewem Zegrzyńskim, to jest traktowany jako dawny obszarnik obłożony podatkami i żyje z głodu w ogóle. Chodzi głodny, nawet żyje w nędzy. Ale ktoś sobie przypomina o jego obchodach i wtedy dostaje komandorię i dostaje wszystko, ale wszyscy wiedzą, że jest na granicy wytrzymałości biologicznej. I tylko powiem, że Ejle się o niego upominał i drukował profesora Tutkę w Przekroju. Czyli to było wyczucie też Ejlego, który no, ale sięgał po... Muszę powiedzieć, że jak przeglądałem Przekrój, egzemplarze Przekroju, które w ogóle to jest znakomite, że one są zdigitalizowane, można sobie przeczytać całe roczniki Przekroju z lat, no, od samego początku aż do lat 2000, to ja byłem, no, jako chyba dosyć dobrze wykształcony polonista, byłem zaskoczony tym, jak wiele Przekrój przełamywał w latach 50. tych tabu. Na przykład drukował listy Gombrowicza.
drukował Antoniego Marczyńskiego, który był na Indeksie. Drukował fragmenty powieści Dołęgi Mostowicza, który też był na Indeksie. I jest bardzo bliski. Tak, jest mi bliski. Więc Aile, ja zastanawiam się do dzisiaj, jak jemu się to udawało, prawda? Czy oczywiście spiskowe teorie są zawsze najlepsze, prawda? I no, tak, być może jest taka spiskowa teoria, że władze też traktowały ten przekrój jako taki wentyl bezpieczeństwa, prawda? A jednocześnie no, dzięki temu przekrojowi, między innymi dzięki przekrojowi, myśmy mieli opinię tego najweselszego baraku w obozie, prawda? Ale oczywiście, że tak był. Przekrój też coś komunistom w pewnym sensie załatwia. Mogli mówić, proszę bardzo, ten komunizm nie jest taki zły, skoro może się w nim ukazywać takie pismo jak Przekrój. W Związku Sowieckim się nie może ukazywać, w Czechosłowacji się nie może coś takiego ukazywać, w NRD, broń Boże, nie może się nic takiego ukazywać, a w Polsce, proszę bardzo, no oprócz tego, że mamy kościół, mamy indywidualne rolnictwo, no to jest też Przekrój. Było coś takiego u tych mądrzejszych komunistów, na przykład u wiecznego premiera, bo był premierem najdłużej w historii Polski powojennej premierem, Józefa Cyrankiewicza. Oczywiście on wywodził się z Polskiej Partii Socjalistycznej, więc to trochę lepiej o nim świadczyło. I przez lata mówiło się, że Przekrój jest trochę pod parasolem Cyrankiewicza. Jeśli nawet ten parasol nie był tak szeroki, tak obszerny i nie był tak nieprzemakalny, jak mówi legenda, to Marian Aile umiejętnie podtrzymywał to takie przekonanie, że lepiej Przekroju nie ruszać, bo Przekrój jest pod ochroną Cyrankiewicza. A to podtrzymywał to choćby w taki sposób, że czy też spłacał dług premierowi, że na okładce Przekroju dwa razy czy trzy razy w jego historii ukazał się portret, zdjęcie żony premiera Cyrankiewicza, aktorki Aniny Andrycz. No więc ludzie byli przekonani, że to tak musi być. I Marian Aile prowadził też taką grę. No, redakcja była w Krakowie z bardzo banalnego powodu. W 1945 roku po wojnie tylko w Krakowie były maszyny, na których się w miarę przyzwoicie dawało wydrukować kolorowe czasopismo. I maszyny, które po wydrukowaniu pisma pozwalały czytelnikowi rozróżnić, czy na zdjęciu jest piękna dziewczyna, czy może snopek siana, bo piszą o żniwach. Tak. Tak, a w innych czasopismach to takie oczywiste nie było. Więc to się, Przekrój był drukowany w Krakowie, potem próbowano kilkakrotnie przeflancować go do Warszawy i Aile się przed tym bronił, ponieważ miał świadomość, że jak trafi do Warszawy pod bezpośrednie oko władzy, pod bezpośrednie oko partii, to się dość szybko skończy i jego swoboda, i jego niezależność. A tak mógł prowadzić taką podwójną grę w Krakowie władzom partii. Mówił, ale właściwie to czego wy ode mnie chcecie? Ja redaguję tygodnik centralny, podlegam pod Warszawę. Kiedy Warszawa się czepiała, to mówił, no ale panowie, przecież my jesteśmy takim tygodnikiem z Krakowa, trochę prowincjonalnym, po co sobie macie zaprzątać głowę? No i tak jakoś to hulało przez 20 parę lat, aż przyszedł Gomułka razem z jego antysemityzmem. No tak, i 68 rok, i wtedy myśli Fafika, Le Pensée de Fafik, ukazują się we francuskiej gazecie, w dzienniku, a Marian Aile smutny siedzi w Paryżu, co opisujesz w sposób przejmujący. A to akurat rzeczywiście najlepsze fragmenty tego rozdziału pochodzą z dzienników Stefana Kisielewskiego, rzeczywiście. Świadczące o ich przyjaźni, rzeczywiście. Tak. Ja zapamiętałem Mariana Ailego dokładnie tak, jak go opisywałeś, te papierosy nieustające, a paliło się wtedy w lufkach albo fiwkach, w zależności, czy to był Kraków, czy ten to była fiwka albo lufka. No i on palił galuazy, które nie wiadomo, jak sprowadzał sobie z Francji, ale sprowadzał, a to były takie papierosy, młodzież na pewno nie ma żadnego doświadczenia jeszcze w paleniu papierosów, więc może to były takie papierosy, które jak tak
kopały w płuca, jakby się pół paczki normalnych polskich papierosów naraz zapaliły. Żitany jeszcze też były takie. To było przyzwyczajenie. Wakacje zawsze z kamyczkiem, bo już potem się wszyscy przyjaciele mówili kamyczek, bo Janka, czyli Janina i Pokorska, przyjaciółka, to była dziwna relacja, bo moja mama przyjaźniła się z żoną, czyli z Kasią, z panią Katarzyną Kwaśniewską, czyli Kasią Ajlową. Natomiast nie wiem, czy to się wzięło z pracy redakcyjnej, czy z korzeni lwowskich wspólnych, czy coś. No wszędzie pojawiał się z Janiną i Pokorską, do której wszyscy mówili Janka, czyli Janka. No i tak powstał Jan Kamyczek, prawda, z którego musiała się spodziewać, spowiadać. No i pamiętam właśnie wakacje i długie rozmowy ojca z Eilem i stąd mi się podobał tytuł właśnie, że łagodny sceptyk. No, rzeczywiście sceptykiem takim, szedł pesymizmem, ale to było łagodne. Jeździli zawsze przez wiele lat, nie zawsze pewnie, do Rozewia, gdzie w starej latarni, gdzieś u latarnika mieli pokoik i poruszali się, jak ja pamiętam, to był Fiat 850, przedtem był Fiat 600. I widać było, że no, samochód w ogóle dla nas wszystkich i chyba jest ciągle, choć to się zmienia, symbolem takiej niezależności, prawda, wolności, że się możemy poruszać. No, a dla takich ludzi jak Eile, to on sobie nie wyobrażał. Tyrmand i Eile, wszystko bohaterowie Mariusza Urbanka, nie wyobrażali sobie życia bez samochodu. I jedna ważna rzecz, kiedy jakby tłumaczyłeś, skąd się wziął ten pseudonim Jan Kamyczek, to warto to powiedzieć, bo to w dzisiejszych feministycznych czasach jest kompletnie nie do pomyślenia. Janina Pochorska dostała do wyboru, żeby nie podpisać, bo tak ona podobnie jak Eile też nie podpisywała niczego swoim nazwiskiem, dostała do wyboru dwa pseudonimy, którymi miał być podpisywany demokratyczny savoir-vivre, czyli Janka Myczek, kobiece pseudonim, albo Jan Kamyczek. I ona powiedziała, że wybiera męski pseudonim, ponieważ mężczyźni cieszą się większym autorytetem, większym szacunkiem i porady ze strony mężczyzn będą przyjmowane szerzej i lepiej niż porady ze strony kobiet. A w tym kobiecie łatwiej się zakamuflować pod pseudonimem męskim. Zanim poprosimy Państwa o pytania, bo ja sądzę, że będą pytania do Ciebie, jeśli pozwolisz, chciałbym zrobić pewną rzecz, moim zdaniem absolutnie uzasadnioną i nie czynię błędu, mówiąc, że spełniam wolę paru ludzi. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj rano, ruszając z domu, sięgnąłem po archiwa domowe, które notabene jeździły już do Krakowa, bo to były te, które podczas kręcenia filmu. Aha. I znalazłem teczkę, w której na wierzchu jest mniej więcej, przepraszam delikatnie, bo on ma 78 lat, pierwszy numer przekroju, 45 rok, pierwszy numer przekroju. Ale i mało tego, że 45, proszę Państwa, pierwszy numer się ukazał 15 kwietnia. Wojna trwała jeszcze przez 3 tygodnie, a to był numer z 15 kwietnia 1945 roku. Pierwszy numer tygodnika aktualności. Jeśli pozwolisz, czuję, że spełniając wolę duchów, czyli Eilego, ojca, przekazuję ci. Dziękuję bardzo. No to...